zobowiązania, które zawarła, wypełniła, czy też nie? No właśnie. Jest 26 października 2015 roku. Zdumiewa zachwyt ośrodka toruńskiego nad kilkuprocentowym wynikiem, prawie 10% partii Świńskiego Ryja Kukiza. I to jest, proszę Państwa, bardzo niebezpieczny moment, dlatego że religię wyborczą głoszą nam wyznawać, a my, Polacy, nie gęsi, swój rozum mamy i oczywiście 50% Polaków nie poszło znowu do urny, bo nie było na kogo głosować. Sami Żydzi z góry na dół, a wyjątki potwierdzają tylko tą regułę. Co widzimy o godzinie po 13 jest poniedziałek na stronach Państwowej Komisji Wyborczej. Aktualności. W aktualnościach czytamy stare rzeczy. I korespondencja z no przede wszystkim nie ma wyników. Na razie Państwowa Komisja Wyborcza podaje w wynikach, w zakładce wyniki, widzicie Państwo, jesteśmy tutaj na stronach Państwowej Komisji Wyborczej, podaje w wynikach wyniki, prawda, frekwencję z godziny 17. Nawet nie ostateczną frekwencję z godziny zamknięcia lokali wyborczych, tylko z godziny 17. I trzeba, proszę Państwa, głośno postawić pytanie, za co my płacimy miliony, dziesiątki milionów tym ludziom w Państwowej Komisji Wyborczej, samym sędziom, tym zbrodniarzom 9 sądowym z PKW, którzy na czele stoją, z Hermelińskim jako przewodniczącym. Oni dostają co roku, czy są wybory, czy nie ma wyborów, ponad 2 miliony złotych razem. Każdy z nich 20 tysięcy miesięcznie dodatkowo, bo oni jeszcze mają zatrudnienie w różnych innych instytucjach albo są na emeryturze wysokiej i to jest po prostu kolejna część tej chucpy, że o godzinie po 13 następnego dnia Państwowa Komisja Wyborcza nie podaje wyników wyborów, tylko podaje frekwencję na razie jako wynik. 38% z godziny 17. I warto tutaj zobaczyć, że dalej przebiega ta linia co do województw zachodnich i wschodnich, które nie są takie aktywne, te na w zachodniej części Polski. I tak naprawdę nikt się tym nie zajmuje. Uprawnionych do głosowania Państwowa Komisja Wyborcza to chyba na terenie Polski tylko. 33 miliony, liczba uprawnionych do głosowania, 3 miliony. Nie, 30 milionów 146 tysięcy 694 osoby. 30 milionów. A gdzie jest Polonia, proszę Państwa? Dlaczego Państwa Komisja Wyborcza nie dolicza uprawnionych do głosowania za granicą? To po pierwsze. I teraz zobaczmy na ich Facebook, który nas tutaj przeniesie. Co Państwowa Komisja tutaj podaje za wiadomości? 14 godzin temu. No proszę Państwa, czy to jest poważne z ich strony? Za te pieniądze, które oni zarabiają i dodatkowe setki milionów idą na systemy informatyczne,
Czy komunikat, który na Facebooku, na swojej oficjalnej stronie oni umieszczają, Państwowa Komisja Wyborcza, 14 godzin już nie ma żadnego komunikatu, czyli w nocy wydali komunikat, bo jest 13, w tamtego dnia, 25, a teraz dzisiaj jeszcze nic. Nic, proszę Państwa. Żadnego komunikatu przez cały dzień. I skąd trzeba pobierać informacje o wyniku wyborczym? No z prywatnych portali. Ja tutaj pobrałam to z Wirtualna Polska i wynik do Sejmu jest taki. Pisma 232, miejsca z 460, 137 razem, Kukiz 42, to jest razem, to trzeba widzieć razem, bo to jest to samo. Wiem, że Kukiz ze Schetyną współpracuje. Nowoczesna to jest oczywiście też odłam tego samego. PSL to też jest odłam i jedno miejsce mniejszość niemiecka. W tamtej kadencji 2011-2015 dwa miejsca miała w Sejmie mniejszość niemiecka. Tutaj podają, że jeden. A Radio Maryja na przykład wczoraj w nocy, jak omawiano już prognozy, to w ogóle nie mówiło nic o mniejszości niemieckiej. Zgasimy to Radio Maryja, żeby nam nie przeszkadzało, bo naprawdę zarówno ten ruch kontroli wyborów tylko wprowadza w błąd tak naprawdę i uwiergadnia tą całą chucpę przy urnie. No my wzywaliśmy do bojkotu na moje środowisko razem z WPS Production, czyli Wierni Polsce Suwerennej i pan Rafał Gawroński mówił o bojkocie, pan Mariusz Szczytyński mówił o bojkocie, ale powróćmy do tych miejsc, czyli jest 232 PiS i 227 przeciwko 227, to jest ta druga część żydostwa z drugiej strony, bo to są wszystko Żydzi. Czyli 232 do 227. I co to wróży w Sejmie ten układ? Co to wróży? Ja to Państwu tutaj naświetlę, bo przy moim komentarzu na WP wyszło jeszcze coś bardzo dziwnego. To na Twitterze prowadziłam z nimi korespondencję, ale żeby ten wątek skończyć. Nadal nie ma senackich, żadnych nawet prognoz. Proszę zauważyć, że przemilcza się kompletnie sprawę Senatu. A jest tu w Senacie jest tylko 100 miejsc. Kandydatów było zaledwie 400 z haczykiem. To na poprzednim filmie z tym orłem w koronie zamkniętej z krzyżem znajdziecie Państwo. Bojkot wyborczy, tak go nazwaliśmy na Królewskiej TV. Dlaczego Państwowa Komisja Wyborcza nie podaje wyników z JOW-ów, które były już w 2011 roku senackie JOW-y i dlaczego nie ma wyników? Przecież 100 JOW-ów, Polska jest podzielona na 100 JOW-ów, bo 100 miejsc w Senacie. I czy to tak naprawdę długo musi trwać, żeby następnego dnia nic nie było wiadomo, bo nawet ten portal nie podaje nic co do Senatu. Zupełne milczenie. I tutaj Państwu pokażę, jaką korespondencję na Twitterze prowadziłam z Wirtualną Polską, bo zamieściłam mój komentarz w nocy, a oni go nie umieścili. Natomiast jakiś tam Romek umieścili i jakieś tam inne awatary i niki, a mojego nie. No i dzisiaj odpowiedzieli mi, nawet polubili mój komentarz, chociaż jest to tutaj, widzicie Państwo, 7 godzin temu, Senat rozgrywającym, taki miałam komentarz, dlaczego nie ma wyników z Senatu.
No, bo to jest kluczowa sprawa, dlatego że przy tych proporcjach Senat prawdopodobnie będzie w rękach niestety dalej tego obozu Żydów europejskich tak zwanych, bo ci z PiS to są Żydzi amerykańscy, proamerykańscy i będzie pat. Będzie, proszę Państwa, pat. Bo wszystko, co Sejm ewentualnie by uchwalił, Senat będzie w Senacie blokowane. A w tych proporcjach, które były w tamtej kadencji, że PiS, tutaj te proporcje, podaję. Czyli było tak przez 4 lata, że PO miało 63 miejsca ze 100, a PiS zaledwie 31 ze 100. Jakie będą teraz proporcje, proszę Państwa? No, może nie aż tak, tak przypuszczam, nie aż tak oczywiście skrajnie, ale też niestety obawiam się, że PiS nie będzie miał większego znaczenia w Senacie, nie będzie miał większości i Senat będzie blokował wszystko, co Sejm zaproponuje. I to będą tak rozgrywać przeciwko Polakom. I jeszcze Państwu pokażę, co tu się stało, bo jestem blogerem od roku, napracowałam się niesłychanie na Neon24. Zostałam zaproszona tymże wezwaniem między innymi. Zostań blogerem. Zostań blogerem. I uwiedzono mnie, znaczy to jest zakłamana znowu żydowski przekręt. Sugeruje się, że jest to forum dla Polaków. Dla jakich to jest Polaków forum? Nie wiem. W każdym razie na pewno nie. Okazuje się, że nie jest to forum, na którym Polak może swobodnie wypowiadać swoje i pisać ten blog. Stało się coś strasznego. 24 zablokowano mi cały mój dorobek. To jest bardzo duży. 146 postów, 178 komentarzy. Odsłon prawie 75 tysięcy, no 74, już jest ich więcej, bo widzicie Państwo, co się dzieje, że ja umieszczałam te moje posty pod już prawie 300 filmów mam na kanale YouTube Beata Andrejas i ponad 50 na chyba, bo ich nie pamiętam ile dokładnie na Królewska TV, ale po prostu zablokowanie i linkowałam ten Neon24, gdzie były tematyczne posty. I zablokowanie, proszę Państwa, takiego dorobku to jest dla mnie wielka szkoda. Co się pojawia? W ogóle Państwa do śledzenia stron tych i Senatu oczywiście też. Co się pojawia, jak Państwo otworzycie któryś z tych linków? No pojawia się taki komunikat. Strona o podanym adresie nie istnieje. Bo jest bezprawnie zablokowana. A licznik, odsłon się porusza. Bo widzicie Państwo, tu jest już 74, czyli to jest dowód na to, że ona jest zablokowana bezprawnie, bez podania przyczyny, bez podania procedury, co teraz się stanie, bo to jest kradzież. Skradziono mi, bo ja też nie mam dostępu. Teraz Państwu pokażę, co się dzieje, jak klikam i chcę wejść na moje konto tego blogu, mojego blogu. 74208 odsłon. A tutaj, w tym screenie, który zrobiłam, jest 74141, czyli już ponad 100 wejść, bo są osoby, które śledzą to nieszczęście, którymi tu Żydzi zafundowali. To jest wielkie nieszczęście, dlatego że to jest własność intelektualna z prawami autorskimi,
a ci Żydzi sobie nic z tego nie robią i po prostu kradną, okradają Polaków na wszelkie sposoby, również własności intelektualnej. Także przepraszam wszystkich Państwa, którzy interesujecie się moimi filmami, czy na Królewska TV, czy na moim YouTube i moją działalnością polityczną, intelektualną, że jak otwieracie te linki z Neon24, to no taki komunikat Was w tej chwili. Pokażę jeszcze Państwu, co się dzieje, jak wchodzę na zarejestruj... Nie zarejestruj, zaloguj się. Zaloguj się. No, niestety widzicie, taka szlajfa się tu pojawia. Zaloguj. Nie mogę się zalogować. Jeszcze wczoraj mogłam, a już dzisiaj nie mogę. Już nawet się zalogować nie mogę i do nich nie mogę pisać. I chyba o to im właśnie chodzi, bo... tutaj przeszłam na korespondencję z samym Oparą na Twitterze, dlatego że to jest właśnie stary ubek, mąż swojej żydowskiej żony, Ryszard Opara. I do niego też już napisałam. Tutaj. W ten sposób, bo już nie wiem, jak mam do tego Ryszarda Opary, a w ogóle to na pewno będę kontynuować, dlatego że tak się okraść nie pozwolę bezkarnie. Szkoda jest to wielka, którą oni mi wyrządzili w ten sposób. Bo liczniki na YouTubie są poblokowane, więc nie można na tym nic zarobić. A takie sugestie, zostań YouTuberem, będziesz na tym zarabiał, to jest po prostu żydowska polityka fałszywej informacji. Pokażę Państwu, co oni mi wczoraj odpisali. To jest też screen z tej korespondencji. No więc admin nazywa się Marks 8888. I on mi odpisał, że po odwieszeniu będą widoczne tutaj, w tej linii. Po odwieszeniu będą widoczne. I ja im napisałam w odpowiedzi, kiedy. I że szkoda powiększa się z każdą godziną, już nie mówiąc o dniach. Powiększa się, dlatego że ludzie wchodzą na te posty i widzą ten 404 komunikat, brak postów. No to jest wielka szkoda dla mnie. I co z moimi postami, czy wy je ukradliście? No już trzeba po prostu w tych kategoriach to widzieć, że one zostały mi skradzione. Nie mam dostępu do mojego blogu, przed chwilą to Państwu pokazywałam, i nie mam do archiwum moich postów. 146 postów, to nie są żarty. To jest nawet chyba ze dwie, trzy książki by się z tego dało napisać, z tych zawartości tych postów, do których nie mam dostępu. I dziękuję Państwu na razie za uwagę. Ciąg dalszy nastąpi. Mówiła Beata Andreja z Wrocławia. Szczęść Boże.